Układ klimatyzacji w samochodzie ma zapewnić komfort. Tak naprawdę chodzi o schłodzenie pomieszczenia, w którym jedziemy, czyli samochodu. Żeby to zaszło szybko i wydajnie, trzeba najpierw usunąć gorące powietrze z samochodu. Samochód stojący nagrzewa się nawet do 60 stopni w środku. Jeżeli zamierzamy jechać, otwórzmy wszystkie okna, zacznijmy jazdę, niech powietrze z zewnątrz wymieni się z tym gorącym powietrzem w środku i wtedy zamykając okna uruchamiamy klimatyzację. Klimatyzacja schłodzi nam wnętrze, a nie z 60 stopni, tylko z 30, szybciej i pewniej. Podstawowy błąd, który użytkownicy samochodów z klimatyzacją robią, to jest brak serwisu. Traktuje się klimatyzację jako układ wieczny, który działa stale, nic się z nim nie dzieje i możemy z niego korzystać. Natomiast jest to układ tak jak każdy inny w samochodzie, wymagający serwisu. Trzeba w pewnym momencie przyjechać do zakładu serwisowego, który sprawdzi, uzupełni, uszczelni układ i wtedy ten układ będzie dobrze działał. Z klimatyzacji korzystamy zawsze. Klimatyzacja jest po to, żeby latem schładzać powietrze, zimą osuszać powietrze, żeby szyby na przykład nie parowały. Jeżeli generalna zasada, jeżeli w samochodzie jest klimatyzacja, to ją uruchamiamy i korzystamy wtedy, kiedy jeździmy. Układy automatyczne same zabezpieczą klimatyzację i ją wyłączą wtedy, kiedy nie można z niej korzystać, nie musimy się o to martwić. Natomiast jeżeli jedziemy z układem klimatyzacji, a jest nam za chłodno, to włączamy ogrzewanie i dostosowujemy temperaturę w taki sposób, żeby było nam wygodnie. A klimatyzacja pracuje. Pracująca klimatyzacja powoduje przede wszystkim, wszystkie elementy pracujące w klimatyzacji są smarowane, szczególnie sprężarka, najdroższy element. A elementy, które są smarowane, po prostu pracują dłużej i skuteczniej.